Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Dlaczego nie nagrywałem Gothica? Bo miałem problemy z frapsem, albo mój komp był tak pojebany. Przepraszam za przekleństwo, ale no, byłem na niego zły. No nie wiem co się z nim działo. To mnie trochę zaczęło irytować, dlatego stwierdziłem, że no zrobię trochę tą przerwę od Gothica. Trochę mi się Ryzena ponagrywało, a gra wciąga dalej, powiem wam szczerze, ale trzeba trochę też od Gothica wejść, bo im bardziej odchodzimy od Gothica, tym bardziej mi się nie chce tego nagrywać, dlatego no troszeczkę przycisnąłem sobie pasa i stwierdziłem, no trzeba coś nagrać trochę z tego Gothica, bo i no wiecznie ten Ryzen 3, a Gothic też istnieje u mnie, no to w końcu, przepraszam bardzo, zgodziłem się na tą serię, to jej teraz nie będę zamykał czy zawieszał, bo mi się już niby nie chce. Ło, dobra, prawie się zabił, masz szczęście. Tak, trochę przechadzamy się jeszcze po Jarkendarze. Coś znajdę, biorę. Nie znajdę, nie biorę. I nie kradnę przede wszystkim. Dobra. Ja tu poluję za roślinami, więc wiecie, tutaj musi być pełen progres, jeśli chodzi o roślinki. Coś tam poubijam, pozamiatam, byleby był porządek, bo to jest najważniejsze. Czarnego trolla trzeba ubić, kurde, bo dostałem jakby taką radę. Jak ubiję czarnego trolla, to dołączę do myśliwych. Oczywiście jestem po stronie Bospera, to i to mam dodatkowe ułatwienie. Dobra, tu widzę jakieś polne gówna. Dobrze, trzeba pozbierać, poodkurzać trochę przy tych krzakach. No trochę tych jest polnych jagódek. No, ładnie, ładnie. Cała plantacja normalnie Afryki. No, Serafis. Właśnie tego nam najbardziej trzeba, bo nam jest mało tych roślin, które dają nam wytrzymałość. Dobra, coś jeszcze, coś jeszcze? No dawać, no kurde. Co się... Tak będziecie mazgać. Dobra, jest tu kilka sztuk. Nie, bo parę osób marudziło, że nie ma Gothica. Nie ma Gothica, weź ty nagraj, bo inaczej kurde mi wisisz pół lita i fajek. No, tak mnie po prostu kurde korcą, żebym to nagrywał. No to nagrywam, no. Teraz fraps się widzę ogarnął. Nie sprawia mi większych problemów. Mogę spokojnie to nagrywać. Żaden tam DX Story mi nie jest potrzebne do szczęścia, choć tam testowałem i szczerze mówiąc fraps się spisuje co do Gothica. Co do Gothica, bo z reszty gier to ja nagrywam Mirlisem, więc tu ani mi się śni, żebym wszystkie gry nagrywał frapsem, bo to by był koszmar dla mnie. Dobra, dobra, ta plantacja czarnuchów przeszukana. Zanim przejdziemy się tam, gdzieśmy byli parę odcinków temu, to jeszcze wolałbym... Nie zbierałem tej jagody? Kurde, one się respią co 5 sekund? I patrz, tu znowu jakaś roślina, której nie zauważyłem. No patrz, jest tego mnóstwo. A ja mam tylko parę oczu. Dobra, nieważne. To jeszcze sprawdzę tutaj, tutejsze krzaki. Czy tam przypadkiem Czesio nie nasrał. O, jest. Tak jak mówiłem, będą jakieś rośliny. Trzeba to zebrać. Trzeba zostawić Korynis pustym. Bez stworzeń, bez roślin. No bo inaczej będzie kupa. I tam za parę naście, może za parę odcinków max, zbierzemy się już do Górniczej Doliny. Tylko musimy być tak przykokrzeni, żebyśmy mogli sobie nawet z orkami dawać radę. Tak powiem szczerze. A i tak będzie z orkami ciężko. Tutaj nie ma co mówić, bo to będzie masakrycznie ciężko zbić taką hordę orków, która stacjonuje w Górniczej Dolinie. A i jutro będziecie mieli niespodziankę, jeszcze nie powiem co, ale nie wiem czy to się wam spodoba, czy będziecie chcieli jako moją poboczną kolejną serię na moim kanale. Jeszcze wam nie zdradzę, zobaczycie w ogóle jutro, w piątek. Wiecie, będziecie mieli taki gameplay a la seria, no nie wiem, to będzie od waszych głosów i opinii zależeć, czy będziecie chcieli tą serię. Na razie jeszcze nie jestem w stanie wam to zdradzić. Lepiej będzie, jak to będzie incognito.
O, widzicie, aż tutaj przy górce są te rośliny. Trzeba ich nazbierać, bo potem z tego będziemy sporządzać zupkę babci Genii, która nam da plus 3 HP i plus 10 do najarania. No, taka prawda, no kurde, zjesz taką zupę z jagód, jeszcze takich nasranych jagód leśnych, no to kurde, potem będziecie mieli ry jak bagno. I po prostu będziecie mieli tyle HP, ile nawet kurde Bóg nie ma. Dobrze. Gdzieś jeszcze jakieś rośliny. A właśnie, tam mamy tego cieniostwora do zabicia. Jak go zabijemy, to dostaniemy takiego achievementa, że kurde, normalnie dostaniemy tyle końców, ile nam się wymarzy. Za kilka dni zaczynamy już ligę szóstą. Mimo tego, że jeszcze nie będę miał tego funny moment, chyba że sam zrobię to funny moment, nie wiem, chyba tak zrobię, szczerze mówiąc, bo chciałbym już tą mieć silną ligę całkowicie z głowy. To chyba będzie lepiej, jak sobie sam sporządzę taktowne funny moment i chyba słyszę gobliny, które już wcześniej zabijałem w tym miejscu. Musiałem je oczywiście zapomnieć. Ale gobliny dla nas nie są już żadną strawą, problemem. Stopersę włączyłem, dużo miejsca na dysku, to spokojnie godzinny odcinek powinien być. Bo trochę go nie było, Gotika. I trochę jest mi z tego powodu przykro, ale również musiałem się zajmować innymi grami. Oż do kurwy nędzy. Ale nie trzy gobliny nara, no kurde! Wszyscy do kolejki się ustawić, po kolei was pozabijam. No kurde, ci jak po... jak się nazywają te ciastka czekoladowe? Bo już zapomniałem całkowicie. Ty chodź, 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 przynajmniej jeden goblin. O, dobrze. Kumpel odłączył się od tamtych. O no. Tyle, dlaczego wszystkie? Co? To tak nie miało być. Kurde, bo nie dostaniecie tych sneakersów. Nie, dobra. Żarty... Żarty się skończyły. Czekaj, kurde. Zara, taką zabawę będziecie mieli. Czekajcie, no. Już ja was tu porozkurwiam. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu. No idziecie tu. O kurde, ale dostał. Dobra, ten przynajmniej spali się. Co mnie gonisz, ty kurde brutalu czarny? Czekaj, ja was wszystkich poniszczę, spokojnie. Dobra, oni się od nas odwrócili. Teraz tak, mana, regeneration. O kurde, za się przypierdolą do nas. Dobra, idą. Ale nie to, ty przychlaście. Dobra, ty padłeś przynajmniej. Oż ty. Dabę, ty, bo za mnie pocisną. Noż kurde, jak krwawie. Sikam czerwoną krwią. Fakaj się. Gonią mnie dalej? Dobra. Fagasy sobie odpuściły. Wypij kolejną potkę. Kurde. Kula ognia, ty idioto. Dobra. Ty, ten gobliski ma... Hello. No nie, no nie gadaj, że spudłował. Dobra, ja muszę znowu uciekać, bo oczywiście jak ja musiałem to spudłować. Bo musiałem. Ale damy radę z tą resztą. Dobra, ja mu ucieknę szybciutko. No, bo to są takie małe kurduple, że one nawet nie są szybkie. Weź ty wypij jeszcze jakiegoś potka. Takiego porządnego. Tego też sobie możesz wypić. Ile mamy w ogóle many? 78. Jest już całkiem fajnie. Dobra, cię wykończymy teraz. O, no tu. Ej, palisz się, gnoju. Pięknie. Śmierdzisz kałem. Tyle ci powiem. Dobra. Ale fajnie. Fraps mi już nie szaleje. 60 FPS. Jest zajebiście ogólnie. No i można teraz nagrywać takiego gotika. Takiego goticzka z kopca rudy wziętej. No, normalnie plus 100 do chwały. Oczywiście z Ryzena trójki. Jakby nie inaczej. Zielsko też sobie zajaraj. Oh yeah. Sorry, odbiło mi się po spaghetti. Myślałem, że mi będzie gorzej. Ale nie jest źle. Dobra.
Tego cieniostwora też obijem, spokojnie. Weź ty zapisz to w ogóle. O kurde, ale mi przycięło. LOL, czemu nie mogłem przez chwilę zapisać? Co to ma być? I czemu mam spadki FPS-ów? Dobra, już myślałem, że mi fraps znowu dokucza. Ale tym razem się tylko pomyliłem. Dobra, zbieraj to wszystko. Bo nie mamy całego dnia. I tym bardziej życia. Kurde, musimy obić tego cieniostworka. Na śniadanie go opierdolić, no i tyle. Jeszcze raz zapisz, bo ja się boję, że to... O, wstał chyba, nie? Ty, w ogóle nie trafiłem z Firebola. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Czekaj, ja sobie zjem jeszcze roślinkę. Ja myślałem, że on nie idzie tutaj. No i czemu on nie idzie? Jebany! Jebany mnie chciał zaskoczyć. Sprintuj, ty kurwo. Dobra. Fuck logic! Przecież centralnie w niego rzuciłem fireballem. I czemu nie trafiło? Bo gotyk jest głupi. Dobra, jedziemy dalej. Się napiłem. Żeby mi nie było źle i gorzej. No szybciej, ile mamy? No już 11 minutę, 12 właściwie już mamy minutę materiału. No ale ja nie chcę ognistej strzały, kula ognia i koniec. I czemu te kule w niego nie trafiają? Ej, patrz, jakiś on nieśmiertelny? Tej, no patrzcie, on jest... Ja pierdolę. Przecież w ogóle dwa razy w niego rzuciłem takim fireballem prosto z pieca, on gówno reaguje. Ej, dobra, jeszcze raz, o, i jesteś spalony. O, proszę, kurde, kostur zrobił swoje, a fireball gówno robi na niego. No to sram na ten czar, jeżeli chodzi o cieniostwory. Dobra, zjedzmy sobie trochę serafisu. Dobrze, ale możemy w końcu to miejsce przeszukać, bo tu jeszcze nie byłem. Ale mamy tutaj skarbeńko, które se możemy odkopać. Tu skrzynię do otworzenia. Trochę się pomęczyłem, ale otwarłem. Dobra, teraz jeszcze skarb. Sądzę, że coś o, jakiś długi łuk, pierścień, miksturka. O, dobry długi miecz. No fajne, fajne prezenty. Tylko na kim mi to? Bo ja tyle siły nie mam, nie uciągnę. Ała, dobra, mamy jakiś srebrny pierścień. No i czemu mi się to ekutu nie rusza? Kuźwa. Mnie to tak irytuje momentami. O, prawie do siły i zręczności, na kim mi to? Tu kolejna skrzynia. Okej, okay. Trochę połamałem tych wytrychów, ale i tak mam ich w pizdu. Dobra, możemy stąd wypieprzać ten cieniostwór, no, na 4 hity z kostura, plus fajczenie do zgonu. No i wyszło, jak wyszło, czyli zdechł. Dobra, jaskinia spenetrowana. O save'ie bym nie zapomniał. Okej, okay, ruszamy dalej, w dalszą stronę. O, złoty pierścionek. Chyba zaręczynowy zgubił. Współczuję. Jak miał Cordelas, to musi być typowym piratem. Drogowym, bądź też takim piratem, który, kurde, wykradł wszystko. Oho. Ile mamy to już minut nagrania? 14. Będzie 15 za chwilę minuta, fajnie. No to już mamy 15 minut materiału, czyli kwadrans za sobą i troszeczkę udany, acz za udany. Dobra, tu coś jeszcze mamy, jagódeczki, jagódeczki. W ogóle mamy tych jagód, bo ja aż jestem ciekaw, ile tego już nazbierałem. Jagody, jagódki, 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 jagódki. Gdzie one w ogóle są? 54, tak mało? Przecież myślałem, że mam tego o wiele więcej. Dobra, widać, musiałem się pomylić.
Dobra, kij z tym. O! Właśnie, wykonamy sobie taki bardzo fajny jump wiary. A z tym kolesiem ja gadałem w ogóle? A, sprawdzimy. O, książciki! No, ten to musiał chyba na dwa hity zdechnąć wyjątkowo. No i przecież, jakby kurde te chrząszcze się usmażyły, to od razu by było już spalone mięso, no. I dałoby się już to jeść. Ale nie, nie pomyślą. A to w ogóle nie wiem na co te dialogi. Muszę iść. Nie daj się! Wpierdalaj. Twoje żarcie wezmę. I tą owczą skórę też. Nie wiem na co ci taka owcza skóra. Teraz robimy takie buty. Zaraz zobaczycie. Kurde, Altair umiał skok wiary, Ezio umiał skok wiary, Connor z Edwardem i Heitamem umieli też skok wiary. Arno Victor Dorian też będzie potrafił w Unity w listopadzie na pecety. To i bezimienny bohater też kurwa umie. I nie wmawiajcie mi, że on jest nieukiem. Zaraz zobaczycie, kie on wywinie jumpa, że on was normalnie zatka. A jeszcze ześlizg! I co ty robisz? Miał być jump wiary? I mamy jump wiary, pięknie. Teraz trzeba płynąć niżej. Niżej, niżej, kurwa. Dobra, dobrze my w ogóle płyniemy. Dobra, teraz będzie dobrze. I on umie pływać. To jest naprawdę niewiarygodne. Dobra, już razem straciliśmy trem. Dotrzemy spokojnie, dotrzemy spokojnie, spokojnie. Ty kurwa szybko, bo zaraz mi się tlen tu kończy. Dobrze, pięknie. Troszeczkę się denerwowałem, ale przeżył to, na szczęście. Czekaj, bo ja nigdy nic nie wiadomo, co te kurde topielce będą robić. Dobra, chodź tu. Jebany. O, dobra, jeden na jeden najlepiej, bo jak będzie dwóch na dwóch, no podejdź tu, ty bestio niedorozwinięta. Dobra. Dobra, zdechło. O, on tu... No, poszedł do wody, zgasił swoje pragnienie. Teraz mogę wybić to drugie ścierwo. No, come on, bijacz, come on, bijacz. Jeb, proszę. Kurde, bez problemu zabijamy te śmierdziele. O, złotko jest porozsypywane. Sorry, czkawka chyba mnie będzie brała. Za dużo tej wody wypiłem. Tej kurde murzynianki pieprzonej. Ale chuj, jeszcze ja się napiję. Przecież ja miałem... No i patrzcie, ja już kurde mam te halucynacje, bo ja miałem wrażenie, że... Ja tu był grzyb, a ja myślałem, że tam był, kurde. Ja też czasami ślepy taki trochę. Ale co poradzić? Ja to ja. Dobra. Chyba jeszcze złoto, a nie, teraz są bryłki złota. No to fajnie, też się cieszę naprawdę niezmiernie. Ale kurde, znajdź mi zaraz sposób na tej siarka w takim miejscu. Kto by pomyślał? Ja, te klejnoty też się da zebrać? Podobno się da. O, właśnie, są też skały krystaliczne. Tak jak właśnie myślałem, że tu są. Tu też będą? Czy nie? Dobra, teraz trzeba tutaj popłynąć. Dobra, czyli szukamy jeszcze jednego wyjścia. O, nawet słoneczko widać. To słoneczko z Teletubisiów. Chyba mi chce dać radę, żebym już w to nie grał. Ale ja słoneczka się nie będę słuchał. Słucham się i na wyłącznie siebie i waszych rad w komentarzach. I tam jakaś nora jest. Co to kurwa jest? O, wpytę. O, żeż wpytę! Jakiś aligator. Ty. Dobra, goni mnie, ale jest powolny. Ty, co za... Żeby mnie to zaraz nie złapało i nie zjadło. Uciekaj stąd. Zrób zapasowego save'a. I walcz z tym skurwysyństwem. Chodź tu, ty kurde aligatorze z Loch Ness. Idzie to w ogóle? Aha, dobra, aligator się zbugował.
mam okazję go z kuli ognia. No czemu to nie działa? Ja chcę go przecież z Firebola pocisnąć. Czemu to taki mały damage wzięło? Ty, rzeczywiście to, ta bestia jest taka twarda, że nawet chyba Firebola nie będą pomagać. Czekaj, moment. Rara, coś skombinujemy. I nie będziesz tak już szlidu. Czekaj. O, może jak podejdę do ciebie bliżej. Czekaj, jeszcze bliżej. O kurde. Żeby nas tylko nie zjadł. On właśnie zbugował. O, działa, dobra, możemy go jechać. Patrz jak jest zjechany przez nas. Przecież to coś w ogóle nas nie może zabić. Czekaj, ne... Lol. Okej, dobra. To jest śmieszne po prostu. To co widzicie, to jest w ogóle śmieszne. Może Firebola jednak, co? No nie, no nie gadaj. Dobra, zadziałało, ale tego jakoś mało smaży. Patrzcie, możemy go jechać tyle, ile się da. Ole, 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 ole. Usmażysz się, usmażysz się. Jebany twardziel. Patrzcie jaka zmarzalnia się z niego. Oluju. Oluju. O kurde, za będzie źle. Dobra, nieco regeneracja. I tak będzie z nim ciężko. Czekaj, ja cię jeszcze spróbuję z łuku zabić. No ja nie mam łuku założonego, od tego zacznijmy. Czekaj. Łuk, idioto. A, na, fajnie, że łuk na niego w ogóle nie chce działać. Dobra, nie będziemy marnować strzałów. Tylko coś innego na niego wyśniemy. Czekaj no. Czekaj no. Najpierw to wolałbym jeszcze nieco many zregenerować. Dziękuję. O! Może to! Może to zadziała. Dajesz. Jesteś usmażony. O! I jeszcze dodatkowo z tego cię pojedziemy. O tak. Ten aligator jest jakiś niedorozwinięty. On już ma... On nawet już połowy HP nie ma, a on dalej kur... LOL! LOL! What the fuck? Muszę to zapisać, bo ja się boję tego gnoja. Boję się tego gnoja. Ja pierdolę. Ja pierdolę. On teraz może robić krzywdę. Kusiwa. O ja pierdolę. Ty mnie nie chcesz zabić. Tyś jest pokojowy. Czekaj, daj mi jeszcze parę kwiatków zjeść. I cię mogę jechać. Na bogato. Thank you.
Dol mi tego aligatora. Jebany! Jebany. Czekaj, czekaj. Ty mnie nie zdejmiesz, nie? Ty nie groźna bestia. Spierdalaj w końcu! Oh yeah! Jeszcze save'a. Oh yeah! Dobra, już starczy trąbienia. Dobra, dziękuję, już potrąbiliście. 600 expa, no normalnie wykurwisty był ten aligator, ale on w ogóle mi nic nie zrobił, nie chapnął mnie, nie ugryzł nic, kurde. Takie niewinne zwierzątko domowe normalnie. No takiego aligatora to bym chciał mieć w domu, jakby mnie nie gryzł, nie jadł, nie zjadłby mi rodziny. No to takiego aligatora bym trzymał w domu i takiego, kurde, każdego bydlaka bym straszył, który by mnie hejtował. I bym nasłał na niego takiego grzecznego aligatora. Dobra, tu chyba już byłem. Tak, w sumie, no bo tej nory już nie ma. Znaczy, tu nie ma już tych martwych ciał, to w sumie już tu byliśmy. Ale fajnie, aligator jest wybity. To jest ten wielki plus, bo żeśmy dostali w chuj expa. No to nawet jest fajnie, szczerze mówiąc. Dobra, byliśmy tutaj? Byliśmy. Tylko coś się muzyka nie zmieniła. A przez tego aligatora się pewnie zbugowała. Czekaj, ja tu jeszcze pozbieram takie łupy, które nam się przydadzą. Musiałem już nawet zużyć ognistą strzałę, żeby w ogóle tego bydlaka dobić, bo to było takie wytrzymałe bydle, że kurde, zjadłem wszystkie kwiotki, które miałem ze sobą, rzecz jasna. No i zostałem z niczym, tak naprawdę. Ale aligator i 600 expa opłaciło się, szczerze mówiąc. Jezu, myśmy chyba go z 5, a nie jak nie więcej, 10 minut bili. Bo to takie bydle było w chuj wytrzymałe, że trzeba było go tyle ciolać, ile kurde gołębia martwego. Dobra. Napiłem się, jest mi lepiej. A tu jeszcze mamy goblina. Jak nie kilka, no właśnie, to jeszcze mało tego brakowało, żeby jeszcze gobliny nas wkurwiały. Ty, zaraba, skurde, nauczę. Koleś, pirat, mam dla ciebie przesyłkę w postaci goblinów. Jeśli lubisz ich, możesz ich zawsze powybijać. Dobra, usmażony jeden. Tylko to muszę uważania drugiego. Żeby mnie tak nie pociachał za bardzo. Ten Malcolm umie się bić, czy tylko tak udaje? A która zamiar miłość? Dobra. Jebany, kurwa, wszedł mi w drogę. Jaki imbecyl niedorobiony. No wszedł mi w drogę i dostał fireballem po pysku. No, koniec z tobą, bestio. Czekaj no, ja cię już tak ubiję. Przecież go prawie usmażyłem, patrzcie no. No prawie go usmażyłem. Żyjesz! Muszę. Nie daj. No weszłeś mi w drogę i dostałeś fireballem, rozumiesz ty to? I kurde, masz jakiegoś downa, no raid twój też jak down, no. No, podobieństwo 100%owe. No, człowieku. Pff, a na szczęście ten pirat przeżył, bo ja myślałem, że go normalnie jeszcze te gobliny skatują całkowicie. Ale ma szczęście, to przynajmniej tyle dobrze, że go nie zabiłem. Bo piraci by byli najpewniej na mnie źli, że zabiłem jednego członka. Oczywiście nie członka na dole, tylko członka takiego drużyny, teamu i tak dalej. O, noc się robi. Noc się rodzi. A my zaraz wybijemy w pizdu tych ludzi. A myśmy w ogóle wybili te bandyckie łotry? A, sprawdzimy. Chyba mam wrażenie, że nie. A tak sprawdzimy. Nie, dobra, czysto. Nie, bo jakby nie było czysto, to jeszcze bym musiał jeszcze raz tych bandytów wybijać, ale tak to jest czysiusieńko. Cisiusieńko. Dobra, ale nie zbierałem tych gówien i słyszę te polne pełzacze, które mnie wkurwiają, nawet jeżeli jestem tak w chuj mocny, to i tak mnie wkurzają. O. Lol, jaki banał. Dwie sztuki złota i sztylecik. Tylko tyle? Słabo. O, ale to jeszcze mogę pozbierać w sumie. Nie wiem, czy mi się jeszcze opłaca strzelić z takiego
przepraszam, łuku. Odbiło mi się i to ładnie, wiem. Jestem pro. Dobra, chyba już wszystkie. Tu jeszcze grzybki, roślinki i takie pierdoły. Ażbym jeszcze poszedł zjeść drugą porcję, poważnie. Ale muszę mało jeść teraz, bo mam śmieszny przypadek, że schudłem. Znaczy śmieszny, to znaczy pozytywny, chciałem powiedzieć bardziej. No to w sumie dobrze, bo teraz z 70 jakieś 60 coś chyba, że więc teraz jakbym miał jeszcze przypakować i schudnąć, no to jeszcze byłoby lepiej dla mnie, bo bym wyglądał lepiej w sumie. I tak wyglądam na razie dobrze, bo szczerze mówiąc wyglądałem gorzej rok temu, jak nie dwa lata, to no tamto wyglądałem fatalnie. A tu brzydkie kaczki, o kurwa, ile tego jest, nie, dobra, jednak rezygnuję. Jednak rezygnuję. Nie chcę z tym gównem walczyć. Nie. Nie! Nie chcę z tym walczyć. Żeby coś... Żeby to gówno do mnie nie przybiegło. Ty lepiej uciekaj, spierdalaj. Stąd. Gonią mnie? Dobra, mogę uciekać. Mogę uciekać. A przejdźmy się do piratów. Chuj z tym. Dobra, a... O! Nie mamy w ogóle punktów nauki, 16. To może nieco jeszcze się potresujemy w walce. Czekajcie, ile mamy tych serafisów? Ze dwie sztuki, ale to jest i tak chujnia. Aha. Ten macha mieczem jak swoją starą. Nie będę mu jadleć, bo jeszcze się na mnie rzuci z tym toporem. A to by było nieprzyjemne uczucie. Jak ktoś by się tak nagle zaczął na mnie rzucać, to dałoby radę się wspiąć na tą palisadę? Ciekawie by było. Ty, żebyś mi nie spadł. Żebyś mi tylko nie spadł. Dobra, czekaj, sprawdzę, czy dałoby radę rzeczywiście tak się wspiąć na tą palisadkę. Czekaj, nie, dobra. Zapomnijmy o tym, bo to jest niemożliwe. Dobra, tam widzimy... O kurde, ogniste szczury, nie. Są gorsze kreatury od tych zwykłych szczurów, poważnie. No, szczerze mówiąc, w następnym odcinku bym już ruszył do Górniczej Doliny, bo ja już mam naprawdę dosyć tego miejsca. Trochę się w tym miejscu zasiedziałem. Tak, bo raz to musiałem reinstalować grę. Save był tak zjebany, że go musiałem zmienić. A trzy, po prostu już to miejsce mi się nudzi coraz bardziej. A tej Abigali znaleźliśmy ten miecz. W ogóle jakie mamy jeszcze questy? Duch w labiryncie, co kurwa? Kruk jest historią. O. Niech mnie diabli porwą. Nie spodziewałem się tego. Musiałeś go nieźle zaskoczyć. Oto 500 sztuk złota. Należą ci się. Dzięki, masz stary. Masz charakter. Podobasz mi się. Żółw stary. Najpierw się uważałem za gnoja, a teraz friendy jesteśmy. Zajebiście. No, to teraz masz szacunek u mnie. A wcześniej to mnie traktował jak pizdę. Szczerze mówiąc. No ale kruk jest historią w końcu. No to kurde. O czym tu jeszcze mówimy? Yo, Bili. Wszystko w porządku. Co się dzieje? Znalazłem twoich przyjaciół. No i? Gdzie są? Nie żyją. To sprawka tych cholernych bandytów. Być może. Przeklęte łot. Dużo bym dał, żeby dowiedzieć się kto... Co do... Dobra. Pomogliśmy ci chyba na tyle, żeby nie marnować tych skilli. Z tobą nie chciałem gadać, idioto. W sprawie brakuje dwóch... Tak, do... Groga. Możesz mnie za... Zwariowałeś? Nie mam zamiaru... Nie zabierzesz mnie, ty gnoju, zabiłem wam kruka, a ty jeszcze pyskujesz? Ja ci dam. Będziesz tego żałował, mówię ci. Jeśli chodzi o Angusa i Hanka, znalazłem ich. I co, mam ci płacić za każdą nowinę? Gdzie są? Nie żyją. A pierścień? Co z nim? Oto on. Tak, to on. Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem, wiesz? Weź tę kamienną tabliczkę. Może wygląda niepozornie, ale Gareth
Da ci za nią niezłą sumkę. Dzięki. No. A nie, w sumie już nie muszę się tego uczyć, bo i tak już dobrze opanowałem walkę bronią. Ale ciekawe, co mi za tabliczkę dał. Ja jestem tylko ciekawca, ile warta. No, tyle, ile reszty tych kamiennych tabliczek. A nazjadam się ich. Dawa mi zręczna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Żyćko też. Plus 10 życia, zajebiście. A tego za... Nie potrafię tego przeczytać. A chuj, zaraz wytam 3 kafle i się nauczę i będziemy mieli to z głowy. O, jeszcze plus 2. Zaje... Czemu to się zmniejszyło? Czemu to się zmniejszyło? Co jest? Jakie gówno? Jakie gówno, czemu to się zmniejszyło? Ja się kurwa pytam. Hej, ty! Nie czaję, dlaczego mi się to zmniejszyło. Ty najpierw zdejmij... Najpierw zdejmij ten pierścień. Gdzie ten pierścień Morgana? Gdzie jest ten pierścień Morgana? Kurwa. Gdzie on ma? I nie gadaj, żeś ty go zgubił. Hej, ty! Gdzie mam ten pierścień? No. I chuj, musiałem zmarnować 15. Ja pierdolę! Ej, nie! Jakie to jest niedorozwinięte! No i dobra. Ja więcej tych kamiennych tabliczek nie wpierdalam. Nie. One są jakieś zbugowane. Chuj im w dupę. Dobra, mamy 37 minut. To chyba się jednak jeszcze przejdę. Tam po te szczurki. Ale życia już mamy 186. To możemy coś jeszcze wpierdzielić. O, tak dosłownie. Dobra. I możemy ruszać na szczurki, szczurki. Dobra, zaraz ich wszystkich powybijamy, oddamy temu Garretowi kompasik, bo wiemy, że jeszcze tą misję chyba nie mamy zrobionej, nie? Wykonane zadania. No nie ma, jest jeszcze kompas Garretta, szpada Abigali, stal Huno, Motlu. Dobra, chuj w dupę. O, bryłka złota, zapisz. Lol. Czemu nie mogłem tego zapisać? Czemu? Pytam się. Okej. Zapisane, możemy ruszać. Szczury! Chodź tu, szczuru, szczuru, szczuru. O kurde, 3 ogniste, to będzie hardkorowo. Ja sobie muszę jakoś bez jaj, co ty robisz? Czekaj, no, ja muszę sobie zjeść trochę tego, no. Mam nadzieję, że jak gdzieś znajdę takie serafisy jeszcze. Dobra, te ogniste jaszczury będą mnie wkurzać. Żółwie morskie. Jeszcze lepiej. Fajnie, że ten czar nie zadziałał na niego. Czemu w ogóle to nie działa? Kurde, jakie te firebole są popieprzone. Ja piesgam. No i zaraz oszaleję. Chodź tu, szczurze. Dobra, ale jeden. Nie was dwóch. Dobra, myślę, że mnie nie usmażysz. Jakie to są groźne jebaki. Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. Kurwa. O, czekaj, ja bym przesłał tego golema. Może by opierdolił ich. Dobra, piąteczka. I zaraz ich masz tu rozkurwić wszystkich. Idiota. Sorry, ale no to mnie rozpierdala, że ja przyzywam własnego golema, który mnie zabija, no. Nie, to jest w ogóle pojebane. Czemu to tak nie działa? Kurde, mam zacząć się rage'ować? Pod piąteczką tam ma być, ty kurde łajzo. Atakuje mnie, dziękuję za pomoc. Dziękuję, dziękuję. Ale nie mnie, nie atakuj mnie.
Dobra, chodź, 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 chodź. Ale widzę, że Batarz jest posłuszny. O, pięknie, pięknie, atakuj ich. A, to coś mnie goniło. Dobra, chodź, jeszcze paru pozabijasz, my friend. Jedziesz tu z nimi. Jedziesz. Zajebiście ich tu rozkurwiasz. Masz tu jeszcze parę szczurów do pierdolenia. Dobra, atakuj, atakuj! Dobrze. Żeby to coś mnie nie goniło. O kurwa, rozsypał się. Niedobrze. No nie wierzę w ciebie, golem! Ty kurwo. No nie zabił ich. Taki śmieć. Ja się zaraz za niego fochnę, no kurde. Zaraz będzie foch po prostu. No za cztery szczury mi wybił i myślał, że to już koniec. No debil. Ja bym nie mógł bardziej być wytrzymały. To się muszę męczyć. Dobra, to jest zwykły szczur. Chodź tu, szczurku. Ciebie to ja bez problemu zdejmę tutaj. Dobra. Zregenerujmy sobie wytrzymałość. Ja nie wiem, jak ja się tam dostanę, ja po prostu nie wiem, jak to zrobię. Chyba, że przesprintuję, albo się przekradnę przez nich, no. Są różne sposoby na to, aby przejść tą misję. Dobra, o, tu żółwie morskie. Wypij, dalej. Jeb, jak się rozleciało. Ciało, ciało. Ty, kolejny żółw, dobrze. Przynajmniej tyle, dobrze. I na hita zjechany. Dobra. Musi nam tyle tej wytrzymałości wystarczyć. Dobra, te pizdurki to my rozkurwimy bez problemu. Chodź tu. Dobrze, poszło. I ostatni. Chodź tu. Usmażę ci aż szczurze genitalia, ty tu nie podejdziesz. Pięknie, dobrze. Zajebiście. A. Ekstra, że mi jeszcze raz na okrągło pokazujesz. Teraz tak, odkopujemy skarby. Ach, sądzę, że coś jest. Jest nasz ten złoty kompas, no który zaraz nie będzie nasz, to w sumie mało ważne. Dobra, omijamy te ogniste jaszczury. One są za groźne. Jeszcze nie damy z nimi rady. Są w ogóle jeszcze OP shity, jak na level nasz 16 i drugi krąg magii, to jeszcze są dalej OP shity. Dlatego nie warto się męczyć, trudzić, bo to bez sensu. O, tu talerzyk. Ty kurde, ktoś tu chyba musiał być naprawdę jakiś pojebany, żeby zostawić takie rzeczy. Dobra, nagrywamy do końca w sumie, póki mi się dysk nie zapełni. Bo tak potem mogę pójść tego Rizena nagrywać, będzie zajebiście. Dobra, 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 Bezio, nie wkurwaj mnie. Bo jak ty tak chodzisz, to ja mam wrażenie, że ty zaraz coś odwalisz. Nie chcę z tym szczurem walczyć. Dobra, dziękuję. Mam go w dupie. I tak dostałbym za niego marny exp. Dobra. Oddamy misję. Przejdziemy się jeszcze na bagienka. Może znajdziemy tą szpadę Abigali. O, 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 już się lagi robią. To chyba znak, że będzie się dysk przepełniał. Albo już na serio jakieś lagusy się odpieprzają. Gdzie ten Garrett? O, lagi już się odwalają. A chociaż mam to i tak w dupie. Poczekamy do końca. O, dobra, już się ogarnęło. Czyli, no, tak jak powiedziałem, lagi atakowały. A ten Garrett nie poszedł przypadkiem spać? A zaraz w sumie zobaczymy. Te, Garrett! Ty kurwo! Chodźże tu! Mam ci ten kompas do oddania. Gdzie ten Garrett? Jest tutaj. Masz tu. Oto twój kompas. Ha! To rzeczywiście wielkie dzie... Tym razem weź w nagrodę ten pa... O, pasek jakiś. Do bicia lasek, taki jak Abigali. Z chęcią, naprawdę z chęcią. Ale gdzie ty masz ten pasek? Pasek, pasek, pasek. Pas ochrony. Pasek się przyda. Nie ma co. Dobra, teraz taka kwestia. O, tu jeszcze raz muszę przeszukać te gówna, bo chyba tego nie zbierałem za bardzo. Tu trochę grogu.
O, ale powiem szczerze, że tutaj grog za bardzo jakby nie jest potrzebny. Lepszy jest w Rizenie, bo tam to ma, utrzymuje swój klimat. Hej, wszystko w porządku, aha, ja bym ci należał do bandytów, tych śmieci rąbany. Prześpijmy się, tak będzie najlepiej. Do max. Do wschodu słoneczka, dziękuję. Ale tak deszczowo. Jakie słońce, ja pierdolę. Patrzcie, jakie słońce. Jeżeli takie słońce będzie za 500 lat, albo za 500 tysięcy lat, to ja kurde się za łeb chwytam i robię się szkieletem. Ja kurde, nie, to jest nienormalne. Żeby tak słońce wyglądało. To ja myślałem, że dobrze idę, a ja jednak idę źle. Tu trochę wody widać. Ty, można się popluskać? Zajebiście, no kurde. To chyba Greg tak codziennie chodzi się kąpać w tej brudnej, zasyfionej wodzie. Ale pozdro. Pozdro. Hardcore normalnie wręcz. No. No nie dostanie się tam, co za luj. I śmieć zarąbany. Gnój. Dobra. Może stąd już pójdziemy. Może mam wrażenie, że trochę za długo tu jesteśmy. Ale chyba mogę sobie to jeszcze ukraść. Ty, tu jest ta fajeczka wodna. Ciekawe, czy ona nam da mamę. Dobra! Najaramy się! O kurwa! Już czuję się tępy! Dawać, dawać, dawać jeszcze więcej. Kurde, spam. Sorry za te entery. Ale kurde, ja mam jeszcze okazję dostać plus 3 many, czy tam 5. Za to, że się tak zaciągnę porządnie. No weźcie się, kurwa, zaciągnij. Dobra. Zajebiście, dobra, chyba już się czujemy nienormalni. Dobra, chuj w dupę, nie będziemy się tak męczyć. Ty. Nic! 30 tysięcy razy się zaciągnąłem i kurwa, nic jeszcze? Zębyś jest jakiś nienormalny. Rzeczywiście, kurde. Fuck logic. Dobra. Prościej mówiąc będzie, jak się tepniemy do magów wody, bo mnie się nie chce zapierdalać tyle drogi. Wolałbym już to właśnie zrobić. Tepnąć się i mieć to z głowy. No, czy te grzyby się co chwilę muszą respić, czy ja ich w ogóle nie zbieram? Aha, dobra. Przez drzewko też nie umiesz przeskoczyć, ty luju zarąbany. Ty, kurde, w ogóle nie masz pojęcia, jak skakać to lepiej. Wcale nie skacz. Dobra. Jesteśmy już niedaleko, naprawdę. Jeszcze troszeczkę i wykurwiamy z Jarkendaru. Bo ja już mam tego miejsca serdecznie dosyć. Znaczy, jeszcze tu wrócimy po tego smokczka. Ja myślałem, że coś żyje. Ale mamy szczęście przynajmniej. Ojej, chyba mnie teraz będzie brzuch bolał. Niedobrze. Zdążę jeszcze nagrać godzinny odcinek. Aż chciałbym wiedzieć z ciekawości, ile jeszcze mi zostało miejsca na dysku. Bo bym wtedy wiedział, że nagrałbym ten godzinny odcinek dla was z tego gotika. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. I jedziemy z tym pełnym koksem. Ło! Oh yeah. Dobrze, i teraz tak. Ty, ja myślałem, że już magowie wody zniknęli. Ja się tak wystraszyłem przez chwilę. Ale chuj z tym. Dobra. Mamy 40, prawie 9 minutę. Tepniemy się jeszcze do bagien. Albo do obozu bandytów. Nie wiem, w sumie zaraz zobaczymy. Tylko jeszcze muszę przymierzyć ten strój bandytów. Żeby mnie nie uznali za jakiegoś gnoja. Czekajcie, no. Czekajcie, no. Yo, Toru. Tak śmiesznie wyglądasz trochę, Torus. A zresztą chuj z tym. Okej. A, może tu jeszcze wbijemy, sprawdzimy coś. Gdzie w ogóle jest ten zielony nowicjusz, bo ten Fortuno jest jakiś pomylony całkowicie. Ciągle w tej kwestii. Ciekaw jestem, kto tu jest teraz liderem bandytów. Ciągle to samo. Mogę tą OP skrzynkę wziąć? Jeśli tak, to dzięki. Chuj, nie mogę. Jednak nie mogę. Kurde, no! Na takie rzeczy mi nie pozwalacie, a na dupienie bab tak. Kurde, wyszito. No tak, bo ten koleś zauważył, nie wiem jakim cudem w ogóle. O, z Fiskiem pohandlujemy. To jest nasz stary, dobry kumpel, ja myślałem, że on jest zdrajcą.
ale na szczęście nie jest. I to najważniejsze, trochę podków pokupujemy, bo mam taką potrzebę. A to też w sumie kupimy w dupie, to mam, wydam trochę kapuchy, ale będzie przynajmniej na takie potki. Ty, winogrona ciekawe. Ciekawe. Rtęć. Warta 500 sztuk złota. Śmieszne, nie? Dobra, sprzedamy ci to, to. No trochę się obłowimy. Pięknie. Tego nie sprzedaję, bo to jest jeszcze warte coś, przynajmniej dla mnie. No tą kruszetę ja bym stąd wypieprzył, bo ona w ogóle mi nie będzie potrzebna. Takie mam wrażenie, przynajmniej. Te magiczne bełty też na sprzedaż. Nie, to mi się w ogóle nie przyda. Nie ma sensu. To w ogóle na sprzedaż, bo to mi nie będzie potrzebne za Chiny. Tu jeszcze skiny, ale to chyba zostawimy dla Bospera, bo się przydadzą w sumie. Złota miska, bryłki, pierścień. To jest ta bromora, którą trzeba mu oddać wcześniej czy później. Chuj ci, sprzedam to wszystko. Się ciesz ty, że w ogóle coś dostałeś. Dobra. Dzięki. 5400, równa sumka. No chuj, wydupiło mi grę, takie śmiecie rąbane, no kurde, jak wy możecie tak robić, no kurde, nienawidzę was, wytępię was, wszystkich, kurwa. Dobra, zaczynamy, nieważne. Tak, handelek, jeszcze raz muszę z tobą ten pieprzony handel zrobić, bo ta gra mnie tak kocha, że aż lubi wywalać. A co ty wiesz o życiu, ty kanaliu jebana? Bo jesteś gejem? To wszystko tłumaczy? Halo? A co mi takie pierścienie, kurwa, wytupiać mi z tym gównem? Wytupiać. Po prostu wydupiać. Koszt many 100. Ja pierdolę, to musiałbym mieć was 400 many, żeby kurde z takiego czaru pociskać. Nie, tego nie sprzedaję. To się kiedyś może przydać w przyszłości. W dalekiej, ale przyszłości. W sumie zostawimy te biskotki, bo one pójdą do Halvora jeszcze w najbliższym czasie. Aż mi szkoda je sprzedawać. Ale weźmy sobie te potki, te też. I coś jeszcze będziemy mieć. To, dobra, okej. Kurwa, nie straszcie mnie tymi lagami. To aż mnie po prostu irytuje. Dobra. Jeszcze sobie pootwieram te mieszki. Gdzie są te mieszki nasze? O, tu 25 sztuk. Tam będzie zaraz pewnie, kurde, ze 100. Nie, 50, no to też fajnie. Też fajnie. Dobra, spoko. Aha. Ciekawe, czy coś tu się pozmieniało. Gdzieś jest w ogóle ognisko, żebym mógł sobie usmażyć, bo nie wiem, cokolwiek. Ja bym tego nie zrobił. Ty idioto, kurde, nie przeszkadzaj mi. Ciekawe, czy ja gdzieś znajdę w ogóle. Ja bym tego jakiś piec. O, tu mamy patelnię, to można w sam raz usmażyć te mięsa. 50 porcji, dziękuję bardzo. A to wszystko posmażymy. 50 porcji. Kurde, ja w ogóle. Ile ja w ogóle mam tego mięsa? Po 10 teraz. No trochę będzie smażenie, trzeba przyznać. Ale trzeba to wszystko posmażyć. Bo inaczej będzie kiepsko. A one też nam daje chyba wytrzymałość. Nie chyba, na pewno nawet bym powiedział.
Sztok pijany, ciekawe, naprawdę bardzo ciekawie, interesujące normalnie. Tak mnie to zaciekawiło, że normalnie urzekło. Jezu, ile ja tego muszę smażyć, jeszcze ryby mogę posmażyć tutaj dodatkowo. Luju, ile ty masz tych ryb? Jezu, to jest koszmar, tyle ryb smażyć w jednej patelni, że to się nawet nie mieści. No z 40 tych ryb musiało być, no właśnie. Z 40 coś na pewno. Tu jeszcze tego chrząszcza smażymy. Tak, z parę sztuk. Ale będzie żarcie, a żarcie, no trzeba przyznać. Ile ty jeszcze będziesz smażył? Kurde, matka czeka na ciebie z żarciem. Będzie żryła chrząszcza z mięsem i rybą. A ty jeszcze, kurde, nie potrafisz się wygrzewać. No wstydziłbyś się, naprawdę. Ile jeszcze tych ryb mamy do usmażenia? Bo mnie to zaczyna wkurzać, szczerze mówiąc. Chuj w dupę, zjem te wszystkie ryby. Nie chcę mi się tego smażyć. Zjem to wszystko. A te surowe gówna, to też sobie zjem. Dobra, jestem hardkorem i jem tyle mięsa, ile trzeba. Czemu nie jeżdżę? Już cię muli? No, to jeszcze daje wytrzymałość, to fajnie. Okej. Okay. No dobra, przynajmniej pozbyłem się reszty tych gówien. 140 sztuk mięsa, zajebiście. 42 sztuki ryby, też zajebiście. No i nie jest źle, nie mam na co narzekać. Okej, jeszcze do tego Fortuno by się przydało podejść. Koleś w piżamce ubity na szczęście. A coś w kotle można ugotować? Czym? A, nie ma chyba tego rozdrabniacza. Aha. Byś tak pijany, ty kurwa. Się opamiętaj trochę. Yo, madafaka. Przyjdę później. O, też się cieszę, że przyjdziesz później. No, może hey, co, do tej dupy zajrzymy. O, to gówno, dobra. Myślałem, że coś mi powie. A ty? Ty też chyba w sumie gówno masz do powiedzenia. To chuj wam w dupę. Mam już 57 minut materiału. Jak będzie godzinka, to kończymy odcinek zgodnie z moim planem. Pozdrawiam kolesia, z którym żeśmy wczoraj rozegrali meczyk Real Madrid kontra FC Bayern i się śmiesznie zakończyło wynikiem, nie powiem wam jakim, ale dobra, powiem wam szczerze, 6-6. A najlepszy gol roku to był Cristiano Ronaldo i z rzutu wolnego z przewrotki. No normalnie mowę mi odjęło. Poważnie, mowę mi tak odjęło, że już po prostu nie wiedziałem co robić. Ja już wiedziałem, że po tej przewrotce koleś jeszcze ze mną doremisuje. Tego co pozdrowiłem w tej chwili i co jest w opisie, link do jego kanału. Daj mi tu, kurde, nie małpuj, bo jeszcze się zabijesz. Dobra. Dał mu się już odzywa, down activated. No i oczywiście teraz nie wie co robić, popadł w paranoję. I kurde, no nudno już jest w Jarkenda, że myśmy tu wszystko dostatecznie zrobili. Czekaj, no najchętniej bym was powybił, naprawdę, bo wy już... Ten twój ryj jest najgorszy, szczerze mówiąc. Co, żygasz tęczą? Już tak mulicie. Dobra, jeszcze moment, lada moment. I kończymy odcinek, bo ja szczerze mówiąc mam już powoli dosyć. Chciałbym jeszcze coś innego ponagrywać poza tą jedną grą, ale przynajmniej będziecie mieli jeden godzinny odcinek. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że chociaż zobaczycie ten odcinek. No bo szczerze mówiąc Fraps mi trochę przymulał, nie wiem co on robił, kurde. Tak z dupy mi normalnie lagował. Okej, to tu już możemy się w sumie pożegnać. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning i w następnym odcinku już się postaram o pójście do Górniczej Doliny. Szczerze mówiąc już bym nawet szedł do tych magów wody, więc jeszcze lada moment i kończymy odcinek.
Ja mam już serdecznie dosyć Arkendaru. Za chwilę tepniemy się do Korini z powrotem i po prostu już odetchniemy z ulgą. Ponieważ ja już mam dosyć tego Arkendaru. Myśmy już tu zrobili praktycznie wszystko, co nam było dane z dodatku Noc Kruka. Więc szczerze mówiąc, więcej tu już nie ma co do roboty. Godzinka już minęła. Okej. Przemilczałem kilka sekund. I teraz tak, przechodzimy przez Arkendar do Korinis. Tutaj